To jest Gabriel Lelemon, czyli jezuita, misjonarz, który ewangelizował Indian, działał na misjach na terenach Kanady. Dokładnie to działał wśród plemion Huronów. A w ogóle to ta misja była uważana za jedną z najtrudniejszych z wszystkich w Ameryce. Trudny klimat, rozległe tereny i rywalizacja plemienna. No po prostu cudownie. Inne plemię Irokezów, no tak się złożyło, że chciało się Huronów pozbyć, no i przy okazji też misjonarzy. No i Holendrzy stwierdzili, że można by coś na tym ugrać. No i dali Irokezom broń palną. Rozegrała się rzeź. Gabriela schwytano, przywiązano go do pala i nie mogę wam opowiedzieć, bo mnie tutaj zbanują chyba. Ale powiem wam tylko, że Irokezi byli dość pomysłowi, jeżeli chodzi o metody sprawowania bólu. Gabriel wykazał się wielkim męstwem i odwagą, znosząc to, jaką agonię zgotowali mu jego oprawcy. Chciał służyć Indianom, no i robił to aż do śmierci. Oddał życie tym, których pokochał. Czy jest jakiś większy dar, który mógłby im dać?